No dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo. Tak, wykorzystamy pana Kubę, nie pani Michalino? Tak. Wykorzystamy, pewnie. Jeszcze się spytamy. Jak jestem. Takie zadamy jedno podstawowe, poważne bardzo pytanie. Od wszyscy chronimy już teraz owady pożyteczne, chronimy pszczoły. A pani Kubo, co by było, jakby nie było ptaków? Powiem, no po pierwsze ja bym się czuł niepotrzebny, bo co by robił ornitolog bez ptaków. Natomiast myślę, że konsekwencje tego byłyby bardzo poważne, to mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Ale już były takie eksperymenty robione, niekoniecznie naukowe, tylko raczej ideologiczne, zwalczania ptaków, bo to w Chinach coś takiego miało miejsce w ubiegłym wieku. I skoncentrowano się na likwidowaniu wróbli, tak naprawdę chodziło o mazurki, bo mazurek w Chinach zastępuje wróbla naszego, który u nas jest. Oczywiście przeciętny Chińczyk rozpoznawał ptaki mniej więcej tak jak przeciętny Polak obecnie, czyli wszystkie drobne to były wróble, potem gołębie i tak dalej, więc zwalczano wszystkie drobne ptaki, robiono to w sposób masowy, prymitywnymi metodami, ale bardzo skutecznie. Wróble oskarżano o to, że ryż zjadają i że są niepowodzenia w rolnictwie. Tak, że są niepowodzenia w uprawach ryżu. Na początku rzeczywiście tam minimalnie jakiś wzrost tego ilości tego ryżu było, ale niedługo potem nastała plaga szarańczy, co było nietypowe w tamtym miejscu, gdzie to się stało i na skutek głodu Chińczycy oficjalnie przyznają się, że około 15 milionów osób zmarło. I to mamy, trzeba pamiętać, jeśli Chińczyk oficjalne dane przekazuje, to można je parę razy pewnie jeszcze przemnożyć. Czyli myślę, że wystarczający argument do tego, żeby stwierdzić, Oni się sami zreflektowali w którymś momencie, że zrobili źle i z plakatów tej całej walki z plagami zniknęły ptaki, zostały zastąpione chyba przez pluskwy, jeśli dobrze pamiętam. I tak jakby sprawy nie było, natomiast rzeczywiście jest to poważny problem. I to też jest powód, dla którego te wszystkie drobne ptaszki, które mamy w ogrodzie, one są pod ochroną, bo często ludzie mnie pytają, które ptaki są pod ochroną. Właściwie w Polsce nie ma niechronionych ptaków. Nawet ptaki łowne są pod ochroną prawa łowieckiego i tak nie każdy może do nich strzelać, nie w każdym okresie i tak dalej. Natomiast zdecydowana większość ptaków podlega ochronie gatunkowej ścisłej, dlatego że te ptaki chronią nas. Bo one w okresie lęgowym ogromne ilości szkodników likwidują i bez nich te szkodniki zjadłyby nasze uprawy i straty gospodarcze byłyby gigantyczne. I właściwie to trudne jest do przewidzenia, jakby to się mogło potoczyć. Nastąpiłaby taka nierównowaga w przyrodzie. Oj tak. I samą chemią nie damy rady świata. No każdy chyba słyszał, ile mogą ważyć mrówki na świecie, tak samo mogą ważyć muchy, tak samo mogą ważyć gąsienice i one wszystkie. To się wszystko przecież, jak tylko się pojawi zielone, to wszystko to się na potęgę rozmnaża i to wszystko jest trzymane w ryzach przez ptaki, które żywią w tym czasie właśnie swoje młode larwami owadów. I dzięki temu no nie jest to wszystko zjedzone. Bardzo kiedyś czytałem bardzo fajny artykuł z początku XX wieku. Jan Sokołowski opisywał sytuację, która w Niemczech panowała w lasach państwowych, gdzie nie prowadzono ochrony ptaków, gdzie nie było żadnych budek, gdzie las był w jednym wieku uporządkowany i zaatakował jakiś szkodnik, nie pamiętam jakie, to były lasy bukowe. Las totalnie bez liści i kolejny przykład, w tym samym czasie, taki był baron von Berlepsch, miał swój własny las, gdzie właśnie on zaczynał wieszać budki lęgowe, gdzie tworzył miejsca na gniazda otwarte, gdzie prowadził dokarmianie zimą i tam ten szkodnik nie zrobił prawie żadnej szkody, bo został zjedzony przez ptaki. Czyli stwarzajmy odpowiednie warunki dla rozwoju ptaszków. Nie straszmy ich, nie zbierajmy, tak? Jedzmy z umiarem, mówię o kurczakach. O kurczakach, tak. O indykach, tak. Sadzimy takie drzewka, dosyć gęste. Fajne siedlisko dla... Fajne siedlisko. Gęste jakieś iglaczki inne. Tak, koniecznie. Żywopłoty. Miejsce lęgowe, żywopłoty to jest właśnie idealna rzecz, żeby to były ptaki. No i jeszcze jeden czynnik, bardzo ważny, bardzo potrzebny, a w ostatnich czasach ekstremalnie ważny, bardzo potrzebny, to jest woda.
Tak, czyli dostarczajmy im wodę. To jest ważniejsze niż dokarmianie latem. Dokarmiać latem raczej w Polsce latem nie dokarmiamy. Jak już bardzo chcemy, no to może owady, żeby tym ptakom podawać właśnie jakieś larwy. Zwłaszcza w miastach, tam gdzie te środowisko też jest bardzo przekształcone, tych owadów, tam może być mniej akurat, tak? Natomiast no owadów jest dużo, woda, tylko wody nie ma. Wody nie ma. Z wodą jest problem. Jak ja u siebie zrobiłem oczko wodne, to naprawdę cała masa ptaków z dzielnicy się przy tym pojawiło. W tej chwili musiałem oczko zlikwidować, ale bo dzieci mam małe, natomiast postawiłem taką małą doniczkę z wodą, do której włożyłem kilka kamieni, żeby ptaki mogły wejść, napić się. Jak trzeba, to się także opłukać. Tą wodę trzeba bardzo często zmieniać, bo ona się może zabrudzić. Chodzi też o to, żeby ptaki się chorobami nie zarażały. Najlepiej to w ogóle mieć kilka małych poidełek rozproszonych. Czyli jak ktoś lubi ptaszki, a chce je troszeczkę popodglądać z bliska, ładnie, tak? I im jeszcze przy okazji pomóc, by nie leciały z Włocławka do Torunia po wodę i z powrotnej drodze już będzie im się chciało pić, to takie poidełko na balkonie, zimą, na tarasie, tak? Zimą przy karmniku możemy ptaki podglądać, a latem właśnie przy poidełku. A zimą też? Zimą można poidełko, oczywiście, tak jak samo nie ma śniegu, jak nie ma śniegu, nie ma mrozu, wody też. To też poidełku powinna być woda, bo jak im dajmy tym suchą karmę. No widziałem poidełka, gdzie ktoś sobie prąd z domu pociągnął, grzałkę akwarystyczną włożył i też nie zamarznie, nawet przy minus 10, więc to można i tak. Ja robię takie poidełka troszeczkę większe w postaci stawów, tak, retencja wody mnie bardzo interesuje od wielu lat. Wiem, że dla mojego lasu, dla mojego ogrodu to jest żelazny zapach i wody pod ręką. I to słychać. Od samego rana, jak się tylko o świcie wstanie i te śpiew ptaków, jakie tutaj jest, zagęszczenia, jakie tutaj są, bo są naprawdę duże, to słychać. Tu są raz, że odpowiednie miejsca lęgowe, one ptaki bardzo chętnie korzystają z tych przystrzyżonych krzewów, ale też jest woda, której tutaj nie brakuje. One mają wybór tej wody i mają jej pod dostatkiem. W każdym stawie woda jest o innym smaku. Do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.